Cześć Wam. I przyszedł czas na projekt PAN. Ponad miesiąc temu robiłam i wtedy stwierdziłam, że rozdzielam na rzeczy, które są kremowe do oczu i na produkty do ust. I mówiłam Wam, że pierwszy taki będzie po prostu po miesiącu. Później będzie tak, w jednym miesiącu będą usta, w drugim będą rzeczy do oczu, także będzie między jednym a drugim w tym samej kategorii będzie co 2 miesiące. No ale dobra, minął miesiąc i wezmę, teraz pokażę Wam usta. Zrobiłam troszeczkę inaczej. Tu jest lista, ale tą listę ja sobie będę mogła później wykreślać, dodawać i tak dalej, bo dwie rzeczy no idą out. I później oprócz tego mam tam, gdzie nie da rady zaznaczyć na opakowaniu, mam po prostu takie coś. Takie karteluszki, nawet napisane w jakim czasie zaczęłam, tak jak na przykład tutaj jest konturówka z Maka i czerwiec 2024. No i będę tak po prostu szła po kolei, jeżeli chodzi o to. Wiecie, nie wzięłam sobie tak, nie zaznaczyłam, co jest po kolei według listy. Dobra, Too Faced, później Rimmel, ok, Belle, ale które? A, pomarańczowy, bo ja z Belle aż przecież wzięłam 3 produkty. Ok, i teraz według tej listy jadę. I pierwsze co mam, pomadka z Maka. O, w takim kolorku, ale powiem Wam, że ten kolorek, on jest na razie taki średnio dla mnie do używania, bo jest typowo taki jesienny, zimowy, no nie jest dla mnie na okres letni, ale kilka razy użyłam. No, znaczy właściwie tak kilka dni, tak, że brałam, później reaplikowałam, bo byłam gdzieś w miejscu, gdzie się jadło, także summa summarum może z 10 razy użyte. A jeszcze Wam pokażę, jaki to kolorek. No troszeczkę mam już od wcześniejszych, od zastanawiania się, co dać do projektu. Wiecie, mam. O, to jest taki kolorek. To znaczy, wiecie co, konturówkę bym żywszą dała, czy jakieś żywsze oko. Ja będę to używała, naprawdę, tylko teraz bardziej jestem błyszczykowa, bo jest lato. No i aha, i teraz tak, tutaj jest taka karteluszka. Czy cokolwiek tu będzie widać, że coś zużyłam? Uuu, a to się zdziwiłam. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. O, chyba to nie będzie dobry pomysł, ale te karteluszki. O tak, jest. I to całkiem sporo. No to zaznaczam. Ok. Ja wiem, muszę Wam tutaj tak ostro, ale wiecie, pomadki z Maka są wydajne. Więc dla mnie, kiedy ja tylko sporadycznie używałam, taka ilość to jest dużo. Ja mam pomadki od wielu lat i żadnej nie zużyłam. Dlatego właśnie daję produkty z Maka ogólnie, bo są, w tym projekcie są 3 aż rzeczy z Maka. Bo one są cholernie wydajne. Nie tylko pomadki, ale ogólnie. Co mam, to używam i prawie nic nie widać. Więc cieszę się z tego, bo chcę używać, żeby się nie zużyły. Znaczy ten, żeby się nie zepsuły. Teraz tak. Błyszczyk właśnie, a propos Maka. Ten fioletowy. Tutaj. Nie użyłam ani razu, więc nawet nie ma co. On będzie typowo jesienny. Nie użyłam go ani razu. Myślałam, że będę go tak lekko wklepywać, ale powiem Wam, inną rzecz używałam. Dobra. Ciach, ciach. Tu. Teraz właśnie to bardziej używałam. Skupiałam się na tym i na jeszcze jednym błyszczyku bardzo intensywnie. Wiecie co? To jest takie ciężkie opakowanie. Too Faced, taki błyszczyk. Jeszcze coś tam wygrzebię. Jeszcze. O, ale już ciężko się wygrzebuje. O, taki błyszczyk. Ja myślałam, że tego jest bardzo dużo. Bo on jest taki ciężki. Ja tak zaczęłam używać i w pewnym momencie, kurde, ledwo się nabiera. No to także wyciągnęłam stoper i używałam, no ale już jest koniec. No znaczy jeszcze tutaj widzicie jest, no wydaje się, że jest sporo, ale już jest ciężko nałożyć, więc ja sobie już odpuszczam. Także to jest pierwsza rzecz, którą w tym projekcie zużyłam. Na jej miejsce przyjdzie kolejna. Ok, teraz tak, tutaj jest rimmel, zobaczcie, taki, o
Takie coś. Takie, tylko błyszczące. Użyłam może ze 3 razy, no bo tak jak Wam mówiłam, ja się skupiłam na tym Too Faced. Too Faced pójdzie do jednego pudełeczka, gdzie są zużyte kosmetyki, nie? Niedawno był film, gdzie zużyłam w pół roku 32 produkty, tak, przy okazji. Więc to pójdzie już do zużycia. No to teraz to. Tu jest minimalnie, nawet nie ma sensu, żebym ja tu... Też nie, no dobra, zaznaczę. No. Trzeba być obiektywnym. Zaznaczę, ale to jest tak na zasadzie będzie, jakbym pogrubiła to, co mam. Teraz będzie na pewno mocniej zużyty ten błyszczyk, no bo już nie będę miała tego Too Faced. O! No zobaczcie, pyci, pyci, ale coś tam jest. Teraz już rimmel, bel, pomarańczowy bel. Jest. Jest zużycie, nie ma super zużycia, ale jest. W lato pójdzie na 100%. No. I jest takie zużycie. O, nawet mogłam trochę niżej, niżej. Niżej okularów nie wzięłam, dlatego. Nie ma tak dużo zużycia właśnie dlatego, że no, bardzo skupiłam się na zużyciu jednego błyszczyka, który za chwilę Wam pokażę. Znaczy ten i jeszcze następny. Jeden taki dosyć mocno i ten tu z Too Faced używałam, dlatego. No ale coś tam jest zużyte. Ja liczę na to, że właśnie w lato dosyć sporo błyszczyków mi teraz pójdzie z tych. Teraz kolejny z Bel. Czekajcie, gdzie ta linia jest? Ta linia, muszę ją poprawić, bo ona jest tu, ale ja często ten błyszczyk nosiłam ze sobą w torebce do takich, wiecie, poprawek na szybkiego i być może przez to się. O, jest, a teraz jest w tym miejscu. No to zaznaczę. Ten filmik będzie króciusieńki. Jak nie mój. No i zobaczcie, dosyć sporo go zużyłam, tego błyszczyka, biorąc pod uwagę, że mam tyle produktów do ust w ciągu miesiąca. Moim zdaniem całkiem, całkiem. Ale najwięcej tutaj, zobaczcie, taki różowy. No, tutaj jest w tym miejscu. Zaraz pokażę Wam, jak zaznaczę. Bo używałam ten błyszczyk właśnie mieszając z tym z Too Faced i mieszałam też z tą. Zależy, co chciałam osiągnąć. Jak chciałam, żeby taki, jak miałam makijaż na przykład brązowawo, jakiś taki różowy, no to mieszałam to sobie. Bardzo lubię ten duet. A czasami było tak, że dawałam to, ale dla mnie sam w sobie ten błyszczyk, jak nakładam, on jest taki ciut zbyt ladrynkowy. To już nie jest mój klimat. Ja lubię bardziej takie przybrudzone kolory, więc czasami dawałam go tak delikatnie, delikatnie, a na to jeszcze tak. Too Faced ten właśnie, o, ten fioletowy. A właśnie też tych błyszczyków Wam nie pokazywałam. Ten pokazałam. Przecież nie każdy przyszedł tutaj. O, to jest jeden z Bel, ten pomarańczowy. Teraz ten. O. Widzicie, ja bardzo lubię błyszczyki, tyle tych błyszczyków. Ale to dobrze mi. Będę więcej. O, widzicie, jaka landryna z tego jest? Nie jest błyszcząca, taka, właściwie to jest taki kolor mokrego. To jest taka tafla zabarwiona kolorem i dosyć intensywna, jak na bel, powiem Wam. Dlatego ochładzam i teraz, jak go nie zużyję w lato, to nie ma opcji, żebym zużyła na jesień, zimę. Bo to dla mnie taki jest kolor, gdzie ja tylko w lato ewentualnie go używam. Dobra, teraz co jest? Różowy, dobra. Bel, brązowa konturówka. A propos brązowej konturówki, muszę znaleźć. I o, tyle. Taki pasek, żeby tutaj. Ciekawe, czy cokolwiek zużyłam, czy coś będzie? No, 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 no. O, jest. Zobaczcie. O, tak. Jest. Jest, super. Myślałam, że ta konturówka z Bel szybciej mi jakoś pójdzie. A to taka dziaduwa jest wydajna. Ona mogłaby być równie dobrze dla mnie na jesień zużywana, no ale. A jeszcze pokażę Wam jej kolor. Ale stwierdziłam, że ja muszę mieć też taką brązową, bo mam fazę na pomarańczowe makijaże, więc ona się idealnie nada. Także konturówka z Bel. Idzie. Czyli zobaczcie, tyle poszło mi w ciągu miesiąca. No to jest opcja, że teraz, bo teraz jest lipiec,
we wrześniu Wam pokażę zużytą. Jest taka możliwość. Mam nadzieję. I teraz kolejne. Teraz co będzie? Mak konturówka. I to jest taki kolorek. No zobaczcie, tutaj mam taki bardziej pod róż, tutaj mam bardziej pod brąz i jeszcze jedną miałam wcześniej, która była taka, jakby to powiedzieć, fioletowa. Ale teraz, dobra, później. Ale teraz tak, to jest Max & More, Mac. Nie użyłam jej zbyt dużo. Coś tam używałam, ale nawet nie powiem Wam. Raz może zatemperowałam. I nie ma co. A nie, zobacz, ociupineczkę. To będzie bardziej zużywana, wiecie, w lato. Tfu, nie w lato, tylko na jesień. Ona będzie bardziej wtedy maltretowana, bo to wtedy takie są bardziej moje kolory, chociaż nie, no jest różowa, to da radę. Podróżowy ton. Bo ja na jesień to bardziej wolę takie chłodne makijaże. O, to okno szepnęło. Hałasuje. Pyniek się denerwuje. Bo pyniak oczywiście tutaj ze mną jest. No, zobaczcie, to jest tyle. Ok. I teraz już nie będę miała co zaznaczać, ponieważ ostatnia konturówka, chociaż tylko tak Wam pokażę, konturówka ta, Max & More. Ja ją specjalnie wzięłam, żeby ją łączyć z tym błyszczykiem. Ale powiem Wam tak, użyłam ją kilka razy i dosłownie przestałam. Kilka razy użyłam, no zobaczcie, tutaj ociupinkę też jest zużyta, ociupinę, ale ona zaczęła śmierdzieć. To jest pierwsza kredka z Max & More, którą mam, która mi się zepsuła. Fakt, nie przeglądałam tych kredek, które tutaj mam. I prawdopodobnie jako następne, co mam do zrobienia Wam przegląd, to będą właśnie kredki i eyelinery, które tutaj ma, żeby sobie przejrzeć, czy jeszcze jakaś śmierdzi. No, szkoda. Szkoda, bo kolorek, no zobaczcie, jest cudny. Cudny kolorek i idealny dla mnie do łączenia właśnie z tym, żeby go troszeczkę rozjaśnić, żeby tylko tak akcentować. No niestety nie wyszło mi, żebym to używała. No, pójdzie to też do innego pudełeczka, gdzie kładę sobie kosmetyki, które ode mnie odchodzą, bo się zepsuły, bo ich nie chcę, bo się zestarzały i tak dalej. No, także to są już produkty, czyli zostało mi 8, 2 odchodzą. I na ich miejsce chcę dać dwa kolejne. I teraz tak, jedyna pomadka, którą mam z Maybelline Super Winner Ink. Nieraz miałam ochotę kupić jeszcze jakieś, bo ona mi się bardzo podoba. Później chciałam, ale jakoś tak mówię, nie zużywaj, nie zużywaj. A później wyszła taka, powiedzmy, afera z tym, że te pomadki po pewnym czasie, jak ich nie używacie regularnie, to tak jakby wytrącał im się pigment. Możecie mieszać i mieszać i mieszać, a ten pigment się nie chce wymieszać. I wiecie co? Ja jej zbyt często nie używałam. I teraz pigment jest taki se. Nie, nic więcej się z nią nie dzieje. Nie śmierdzi. Pachnie identycznie jak pachniała. No, dla mnie nawet przyjemny ten zapach jest, chociaż niektórzy twierdzą, że on jest śmierdzący. Ale zobaczcie, ona się zrobiła półprzezroczysta. Dosłownie jak błyszczyk tak wygląda w tej chwili. No, psuje się, powiedzmy. Nazwijmy to tak jakoś. O, raz wydaje się, że jest o więcej pigmentu, innym razem. No, więc teraz zamierzam jej używać, póki nie okaże się, że jest śmierdziuchem. Bo próbowałam połączyć ją właśnie, kiedy dam sobie brzeg czy tym, czy brązową konturówką, a na to to jako błyszczyk i wtedy nie wygląda to źle. Wygląda to po prostu jak taki mało napigmentowany błyszczyk. No tak to wygląda. Więc póki ona nie zacznie być śmierdząca albo nie będzie mi się, coś nie poczuję, że coś jest na ustach nie tak, chcę ją teraz jak najszybciej zużywać, bo kolor jest przepiękny. A potem
Czy ja kiedykolwiek jeszcze kupię tą matkę? Chyba nie. Wiecie, spróbuję coś innego, co będzie miało, co nie będzie się tak szybko psuło i nie będzie warunkowane, ale nie, może jeszcze spróbuję trochę. Dzisiaj mieszałam z 2 minuty to, żeby to się zrobiło, no ale nic z tego nie wychodziło. No dobra, spróbuję jeszcze raz, no ale trzeba coś. No dalej jest taka, zobaczcie, taka półprzezroczysta. No niestety, szkoda, ale właśnie na zasadzie tej, tak jak brałam ten Too Faced, żeby się nie zdążyła zepsuć, bo ona ma już kilka lat. Ktoś dzwoni. Sony wsiadł, przyszedł na chwilę, tak, na chwilę. No dobra, no to już powiedziałam, bo muszę wrócić. To będę zużywać intensywnie, póki dam radę. Tu ktoś, jeszcze chwilkę, jeszcze chwileczkę. No i ostatnia rzecz. O, ładnie się uporałam. Dzisiaj będzie szybciutko. To, pamiętacie? Pokazywałam któregoś razu. A, tutaj. Kupiłam to w Chińczyku. Tutaj jest, czekajcie, w tą stronę czy w drugą stronę jest napisane? Bo ja chcę tutaj, żeby to ściekło, żeby zaznaczyć. Tu jest napisane w każdym razie Huda Beauty. Dosłownie coś takiego jest. Tak. No, w każdym razie on lekko barwi, to jest taki, teraz przekręcę, on lekko barwi usta. Nie jest super nawilżający, ale jest, no zobaczcie, pomarańczowy kolorek. Chodzę, jak jestem przy tym Chińczyku, to zachodzę patrzeć, czy jeszcze są te, bo bym sobie dokupiła. Ja wtedy zaczęłam, ja to jakoś kupiłam tak, że miałam coś innego jeszcze do zużywania. Ja mówię, dobra, zostawiam sobie na lato. No i teraz przypomniałam sobie o nim, kiedy szukałam rzeczy, które chcę dać tutaj do projektu. Kiedy szukałam te Maybelline, patrzę, ja to mam, ja zapomniałam. No to jest tak to, jak się ma zbyt dużo. Chociaż ja i tak nie mam bardzo dużo. Jakbym miała całą szufladę, to już w ogóle bym się nie orientowała, także ja nie chcę. Także zaznaczam tutaj łapusie i będę używać. Zobaczcie, prawie, że całe jest. Niewiele tego używałam wtedy, bo stwierdziłam, że będę oszczędzać. No i oszczędzając zapomniałam o tym, że to jest, więc teraz to będzie zużywane. Także za błyszczyk i konturówkę przychodzi taki, no powiedzmy, olejek błyszczyk, tint, o, tint bardziej i taki pomadka, która się zrobiła błyszczykiem. Zobaczymy, ile ja, czy uda mi się ją zużyć całą, bo ja ją używałam, no ale nie jakoś super często i... Głupia, chyba oszczędzałam jakoś tak niepotrzebnie. No, no to mamy teraz kolejne. Zastanawiam się, czy nie dać jakiejś konturówki, ale dobra. Bardziej konkretne rzeczy, które ten i które będzie widać. Ja lubię używać błyszczyki, po pierwsze, teraz jak jest ten projekt, jak mnie to cieszyło, jak ja widziałam, że tutaj się coraz bardziej zmniejsza. To mnie tak motywowało, żeby nie zapominać i na przykład jak gdzieś wychodziłam, nawet z psem, żeby usta się nie wysuszyły, czy coś w tym stylu, ciach. Ale pod spód jeszcze cały czas mam tutaj taką pomadkę, z czego? Zenowa. Ona jest z SPF-em i cały czas ją używam. No już będę musiała wygrzebywać końcóweczka. Ale gdzieś jeszcze powinnam mieć jakąś jedną z SPF-em i będę używała ją. No ale to już tak poza tym. I to już wiecie, kolejna dziesiątka jest. Nowe dwa produkty do ust są. I teraz spotkamy się za 2 miesiące i liczę na to, że przynajmniej te dwa błyszczyki się skończą. Dobra, właśnie. Może ja tak sobie tak podumam. Mam nadzieję, że to się skończy, te dwa błyszczyki z Bell i ta konturówka, że się z Bell skończy. Czy cokolwiek innego? Nie wiem. Może to, ale raczej bym nie chciała, żeby się to skończyło, bo ja bardzo lubię ten błyszczyk. No, myślę, że mogłabym się skupić i być może te trzy rzeczy właśnie z Bell skończyć, bo mam masę jeszcze innych błyszczyków, innych pomadek, które też bym chciała używać. No a potem właśnie, wiecie co? Jak się zdarzy tak, że ja jakiś produkt skończę i to będzie lepszy pomysł, skoro ja biorę co 2 miesiące, żeby cały czas mieć jednak to dychę, bo teraz dosyć szybko się zorientowałam, że ta konturówka się zepsuła. Ja będę robić w ten sposób, że jeżeli na przykład
coś zużyję, to w tym momencie tylko siadam, nagrywam, mówiąc Wam, jaka data, co biorę, na przykład zobaczę, czy przypadkiem tak nie zrobię. Bo jeżeli się okaże, że ja po miesiącu zużyję to, to ja miesiąc będę na 8 produktach. Widzicie, cały czas się motam i nie wiem, jak ten projekt robić. Jak myślicie, czy powinnam właśnie robić w ten sposób, że czekać, aż zużyję, miną 2 miesiące i teraz wtedy przy Was, tak jak dzisiaj, dokładać te produkty, czy na przykład siąść, nagrać, że w takim dniu dodaję to i to, pokazuję, jaka jest ten, a później łączyć to w filmie takim, jak teraz podsumowującym. Wgrać po prostu tą część. Jakby dla Was było wygodniej, może doradźcie mi, no. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, o ile go oglądaliście do końca. I bardzo proszę, dajcie lajka, subka, komentarz. Pa!